Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Państwu jeszcze o pewnych rzeczach przypomnieć, które są na czasie, w tej chwili jeszcze, i to, co możemy zrobić w październiku. Więc w tej chwili proszę bardzo, żebyście sobie nazbierali ostrożeń warzywny. Inaczej, to ma dwie nazwy, ostrożeń warzywny, czarcie żebro. Listki na herbatkę, góry, które tak kwitną, takie zielone końcówki, możecie normalnie zakisić. I jest to roślina ostrożeń i można cały rok pić herbatkę. Bo na pewno wszyscy wiedzą, że pewne zioła możemy pić, czy zażywać, czy używać przez okres na przykład 6 tygodni, czy nie, tylko miesiąca, tygodnia. Natomiast czartawe i ostrożeń warzywny możemy bez problemu cały rok herbatki z tych roślinek pić. Jak czartawa, tak i ostrożeń czyszczą nam krew. Czyli jak mamy jakieś tam toksyny w organizmie, to nam to wszystko pięknie wyczyści. I przy okazji teraz mi się przypomniało, że również korzeń traganka możemy też bez problemu cały czas używać. I następna sprawa, bardzo ważna, żebyście Państwo sobie nie zapomnieli o owocach dzikiej róży, którą już zaczniemy teraz pod koniec miesiąca września i października zbierać. I tam jest właśnie bardzo dużo witaminy C, która nam właśnie się teraz na jesień przyda. Następnie mamy do zbioru pigwę, następny wspaniały owoc, pigwa, w której jest tyle witaminy C, więcej jak w cytrynach. Aronia do zbioru jest, kalina. I co jeszcze jest ważne, o czym zapomniałam w poprzednim odcinku, bardzo ważny jest też w naszej apteczce krwawnik. Ten krwawnik jeszcze można zrywać. I proponowałabym taką rzecz zrobić, żeby te kwiaty krwawnika przeznaczyć na olej krwawnikowy, czyli tak jak już kiedyś mówiłam, najpierw te kwiatuszki tego krwawnika zawsze zraszamy sprytusem, zakręcamy na 30 minut i później zalewamy olejem. I ten olejek krwawnikowy, gdy mamy problem, pomoże nam przy problemach kostnych. Czyli gdy nas przy osteoporozie będzie wspaniały do smarowania, przy kręgosłupie, czyli wszystkich naszych problemach kostnych. I nie zapomnijcie zebrać sobie tego krwawnika. Teraz jest jeszcze taka roślinka, z której proponuję zrobić herbatkę. Ona na jesień też dużo kwitnie. Żółtlica. Ta żółtlica to jest zioło, które ma bardzo, bardzo dużo potasu. A potas jest nam bardzo potrzebny. To na pewno wszyscy już o tym wiedzą. Później mamy do zbioru, jeszcze oczywiście zbieramy miętę, koper włoski, ślas dziki i owoce tarniny, które wystarczy nawet po przemrożeniu zbierać, chyba że zbierzemy i tą tarninę zamrozimy. Mamy super nalewkę z tarniny na nasze problemy żołądkowe. Co jeszcze zbieramy w październiku? W październiku kopiemy już korzenie. Korzenie żywokostu, wiązówki, pięciornika, mydlnicy
i naszego ukochanego arcydzięgla. Ach, i jeszcze kłącze tataraku. Jeszcze bym zaproponowała spróbować sobie zrobić, ale to może być po przymrozkach nawet, zerwać nasiona pokrzywy. Tak, ściągnąć te nasionka, zalać ich smalcem, tyle smalcu roztopiony, tak po kolei. Najpierw topimy smalec i do tego smalcu wrzucamy te nasiona pokrzywy i niech to się przesmaży. Później oczywiście, jak to jest lekkoletnie, przesadzamy to przez gazę lub pieluchę, co tetrową. Wyciskamy i mamy wspaniałą maść na nasze problemy sercowe. To znaczy, smarujemy tą maścią tutaj mostek. Będzie się Wam lepiej oddychało. Jest to super sprawa, każdemu polecam. A jeszcze nasionka pokrzywy możemy wykorzystać jako przyprawa. Czyli mieszamy to z solą, przesmażamy i mamy fajną przyprawę do wielu rzeczy. No i cały czas jeszcze proponuję, będą jabłka, śliwki, jakieś gruszki, róbcie octy. Ocet naprawdę jest rewelacją. I robić sobie zawsze tak na noc, wziąć sobie łyżkę octu, łyżkę miodu na szklankę przygotowanej wody, wymieszać to, postawić sobie na szafce nocnej, a rano sobie wypić taki drink power. Ach, jeszcze jedną ważną rzecz zapomniałam. Nie zapomnijcie sobie zrobić krople na odporność. W składzie tych kropli, które właśnie zrobiłam i też polecam, damy sobie tam jeżówkę. To wszyscy doskonale wiedzą, że jeżówka jest na odporność. Możemy wykorzystać i korzeń, i ziele, i kwiat jeżówki. Później dodajemy tarczycę bajkalską, rdestowiec, hyzop, i możemy również dołożyć wąkrotkę, jak mamy, i propolis, nalewkę z propolisu. I takie kropelki sobie zażywamy 3 razy dziennie po 40 kropli. Jeżeli ktoś ma uczulony, może być na propolis, więc nie dodajemy tutaj propolisu. Zawsze trzeba się zapytać, czy ktoś może zażywać propolis, bo mogą być osoby uczulone na propolis. Och, jeszcze na jesień zrywamy i cytryńca, i rokitnika. Do zobaczenia, dziękuję.